Żurzel w Radiu Free. Niby dzisiaj Blue Monday, jednak ten najgorszy dzień w roku, ale troszkę wam go osłodzimy rozmową o czarnym żużlu. Kolejna audycja 5.1 przed nami. Dzisiaj prawie w pełnym składzie. Kawu za kamerami. Hylu. Jestem w trochę innym miejscu, ale jestem z wami. Cześć. Michał. Dobry wieczór, witam serdecznie. Ja, czyli Roman. Jest z nami gość specjalny. Jeden z, uważam, z najlepszych menadżerów żużlowych w Polsce. Obecnie menadżer Beniaminka pierwszej ligi, e-winner pierwszej ligi żużlowej, Sławomir Kryją. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie. Na wstępie może zapytamy, czy pamięta pan w ogóle swój pierwszy raz na żużlu? Jako kibic oczywiście. To znaczy ja nie pamiętam, ale wiem od rodziców, co to były za zawody. I powiem szczerze, że jakbym miał poszukać w pamięci, to kompletnie tych zawodów nie pamiętam, ale mam program z tych zawodów. O proszę, i co to były za zawody? I to był taki słynny cykl, był turnieju pożegnanie w Europie Ivana Maugera w 86 roku. 86 ja rok. Tak, ja miałem wtedy 6 lat i byłem pierwszy raz na tych zawodach, no a później to już poszło. Już tata nie mógł iść beze mnie na żużel. Czy na samym początku swojej przygody z żużlem planował pan, że to tak się potoczy, czy jednak te plany były na samym początku w kierunku typowo zawodniczej kariery? Nie, nie, nie. Ja nigdy nie miałem w planach, żeby być czynnym żużlowcem. Miałem inny pomysł na siebie, żeby być przy żużlu i gdzieś tam w okolicach końca liceum, w okolicach matury wymyśliłem sobie, że chciałbym być sędzią żużlowym. I tak to się potoczyło, że zostałem w klubie. No i wtedy powiedzmy sobie szczerze, nie było takiego przepływu informacji jak teraz, nie było stron internetowych, wszystko trzeba było wydzwonić, wychodzić. I też nie ukrywam, tak było w moim przypadku, bo jak byłem na drugim roku studiów, to skontaktowałem się po prostu z bomby, poszedłem do klubu i chciałem zapytać kogoś, kto się na tym zna, co trzeba zrobić, żeby być sędzią żużlowym. No i wtedy się okazało, to był 2001 rok, luty, pamiętam, okazało się, że w Unii Leszno brakuje osób funkcyjnych. Ja byłem jeszcze wtedy na studiach i zaproponowano mi, żebym pojechał do Warszawy zdać egzamin na kierownika zawodów i kierownika drużyny. No i tak to właśnie się zaczęła ta przygoda z żużlem, później zrobiłem licencjat. Okazało się, że z Unii Leszno odchodzą dwie osoby. To była pani sekretarka i pan kierownik drużyny. I mi wtedy zaproponowano etat w klubie i ja te dwie funkcje łączyłem. I tak to później z sezonu na sezon poszło do góry. Nie żałował pan w pewnym momencie tego, że przestał pan być kibicem, a zaczął pan być taką osobą funkcyjną, bo ten świat z środka widziany jest zupełnie inny niż ten kibicowski i czasem potrafi się przejeść. Na pewno coś w tym jest, bo powiem szczerze, czasami bym tak sobie poszedł z kolegami na mecz, na luzie, usiadł gdzieś na trybunach, wypił piwo i na spokojnie obejrzał mecz, ale słuchajcie, to 2001 rok to było 21 lat temu, nie? Mhm. Jakby nie patrzeć i przez ten okres naprawdę tak mi się zmieniła optyka spoglądania na żużel, że nie wiem, czy potrafiłbym jeszcze iść na żużel i oglądać sobie po prostu to po prostu jak zwykły kibic. No mimo wszystko nie da się tego nie analizować i ja czasami nawet sam się łapię na tym, że oglądam, nie wiem, mecze Ekstraligi czy pierwszej ligi i widzę po prostu, że bardziej interesuje mnie to, co powie zawodnik po biegu, niż to, co się faktycznie w tym biegu dzieje i później sobie tak analizuję i myślę, czy te spostrzeżenia nasze były podobne, czy nie i cały czas gdzieś w głowie, znaczy z tyłu głowy jest gdzieś cały czas analiza tego, co się dzieje i no takie już można powiedzieć trochę zboczenie zawodowe. Czyli jest tak, że na przykład jak pan ogląda mecz, to myśli pan sobie albo mówi, nie wiem, do znajomych, a ja bym tutaj tego puścił, a on źle puścił tutaj tego, mógł jednego wstawić zawodnika, inną rezerwę zrobić? No tak to wygląda. No, wiadomo, że każdy trener czy menadżer, który podejmuje decyzję w parku maszyn, ma jakiś swój plan na mecz.
I też powiem szczerze, że dużo łatwiej ogląda się mecz w telewizji, nie mając na sobie tej presji związanej z prowadzeniem meczu, bo no wiadomo, siedzi się w domu, okej, to jest tylko i wyłącznie okienko w programie, które albo trzeba przekreślić, albo trzeba kogoś w to miejsce wpisać. Natomiast no, w parkingu wygląda to troszeczkę inaczej. Czasu na decyzję jest bardzo mało, decyzje muszą być dobre. Jeszcze trzeba jednemu zawodnikowi powiedzieć, że nie jedzie, drugiemu, że jedzie. Także no to musi, to jest automat po prostu i tak to musi funkcjonować. Jak był u nas Jacek Ziółkowski, menadżer Motoru Lublin, on wtedy powiedział coś w stylu, że bardzo trzeba w parku maszyn radzić sobie z presją, ponieważ tego czasu jest bardzo mało. W jaki sposób pan sobie radzi z tą presją podczas meczów? Znaczy, powiem wam tak. Każdy gdzieś ma jakiś swój rytuał i się musi do tego meczu przygotować. Ci, którzy ze mną pracują, to już wiedzą, szczególnie moi najbliżsi, że tam w ogóle 2 godziny przed meczem wykonanie jakiegokolwiek telefonu do mnie czy wysłanie SMS-a to już jest z góry skazane na porażkę. I ja myślę, że w taki flow meczowy to tak zaczynam wpadać między zgłoszeniem drużyny, czyli półtorej godziny przed zawodami, a próbą toru i wtedy to już faktycznie są klapki na oczach. Jestem ja i drużyna i nie ma nikogo więcej, w koło. Natomiast jeśli chodzi o radzenie sobie z presją, to powiem wam szczerze, ja nie mam z tym problemu. Ja lubię adrenalinę, lubię presję. Nie myślę o tym, czy popełnię jakiś błąd w czasie meczu, regulaminowy, nieregulaminowy. No generalnie czasu jest bardzo mało. Ja z Jackiem Ziółkowskim się zgadzam, bo jakieś spróbowałem sobie to przeanalizować, ile czasu jest na decyzję między poszczególnymi biegami, jeśli nie wypada równanie toru. Jeśli chodzi o zrobienie rezerwy zwykłej czy taktycznej, to na moje to jest gdzieś między 10 a 15 na 15 sekund. No bo tak jak mówię, jednemu trzeba zawodnikowi powiedzieć w tym czasie, że nie jedzie, drugiego przygotować do startu, jeszcze w międzyczasie zadzwonić do sędziego i poinformować o zmianie. Także czas na zawodach leci naprawdę bardzo, bardzo szybko. Po meczu jest też czas na analizę. Ile pan potrzebuje czasu, żeby wrócić do meczu, który miał miejsce na przykład w niedzielę? Nieważne, czy to jest mecz wygrany czy przegrany, kiedy pan do niego wraca? Czy musi pan odespać 1-2 dni, czy na gorąco na drugi dzień? Ile razy taki mecz jest oglądany przez pana? Raz? Raz, czasami może dwa. To w zależności od tego, co się na danym meczu wydarzy. Ja przeważnie mecze oglądam w poniedziałek wieczorem, bo niedziela, wieczór to już jest powrót z meczu. Jak już jest z Lansku, to wiadomo, że trochę dalej. Później oczywiście w poniedziałek idę na 7 do pracy i wieczorem siadam na spokojnie, biorę program, jak już mam dostęp do materiału wideo, to staram sobie to oglądać, aczkolwiek jeśli mecz jest wygrany, to powiem szczerze, to tak jest oglądanie trochę jednym okiem, to mówię uczciwie. Natomiast bardziej skupiam się na tym przed meczem. Czyli jedziemy na wyjazd, strzelam do klubu X, no to lubię sobie 2-3 mecze klubu X na swoim torze obejrzeć i ta analiza jest na pewno bardziej cenna niż ta, którą możemy zrobić po meczu, bo po meczu to już jest wiadomo, wynik poszedł w świat, do widzenia i trzeba myśleć, co zrobić, żeby w kolejnym meczu być lepszym. W którym klubie panu się najlepiej pracowało z drużyną, jak mógł pan tak powiedzieć? No mimo wszystko myślę, że w Lesznie. Tutaj byłem u siebie w domu i zawsze te relacje były trochę inne, natomiast ja miałem szczęście pracować w klubach dobrze zorganizowanych i stabilnych finansowo i nasze odprawy meczowe przed meczem nigdy się zaczynały od tego, że ktoś nie dostał pieniędzy, ktoś nie ma czegoś zapłacony, to były po prostu tematy, które były załatwiane na bieżąco i dla dobrej współpracy, dla dobrej atmosfery to jest niezwykle ważne, żeby zawodnicy czuli, że to zabezpieczenie finansowe jest, że mogą sobie pozwolić na więcej, mogą sobie poplanować zakupy sprzętu, przeglądy, serwisy silników i inne rzeczy, ale w Lesznie też byłem najdłużej i to jest też fakt, że
jak chodzisz od dziecka na dany stadion, to zawsze pracuje się lepiej i ewentualne porażki zawsze są szybciej wybaczane niż w momencie, kiedy jesteś, że tak powiem, w delegacji. A jeżeli chodzi o oglądanie Leszna teraz w telewizji, czy to na stadionie, czy jako kibic przed telewizorem, to serducho bije mocniej? Nie, no oczywiście, no oczywiście, że tak. Ja tak naprawdę w tym roku byłem tylko w Lesznie na dwóch meczach, no bo ze względu na to, że pracowałem w Blansku, to nie byłem w stanie tego pogodzić, ale w poprzednich latach oczywiście bywałem praktycznie na wszystkich meczach, na finałach, na rundzie zasadniczej, także nic się tutaj nie zmieniło. A jak pan teraz patrzy na leszczyński klub, bo niektórzy eksperci na przeróżnych portalach branżowych stawiają, że Leszno ciężko będzie wejść do tej fazy play-off, tej ścisłej czwórki, potem już po tej szóstce. Jak pan to ocenia ze swojego punktu widzenia jako były działacz leszczyńskiego klubu i kibic? I doświadczony menadżer. Tak, i menadżer doświadczony. Czy Leszno poradzi sobie teraz? Ja myślę, że sobie poradzą, bo te wszystkie tytuły drużynowego mistrza Polski do czegoś zobowiązują. Ten system szkolenia młodzieży, który został stworzony wiele lat temu, cały czas przynosi efekty. I wydaje mi się to, że dzisiaj nie ma Emina Sajfudinowa, jest chociażby Dawid Belego. Bo oczywiście z matematycznego i nie tylko matematycznego punktu widzenia to może być kolosalna różnica, tak? Ale pamiętajmy też, że każdy sezon to jest osobna historia, to jest osobny rozdział. Każdy sezon generuje swoich bohaterów i ja bym był ostrożny z tymi ocenami, bo sport żużlowy nieraz już nam pokazał, że wyniki potrafią być dość zaskakujące. Ja pracując w Toruniu dwukrotnie wygrywaliśmy rundę zasadniczą i kończyliśmy sezon bez medalu, także trudno dzisiaj to wszystko oceniać. Poczekajmy, aż zawodnicy wyjadą na tor. Zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, jak Piotr Baron i jego zawodnicy przepracowali ten okres przygotowawczy. No bo powiedzmy sobie szczerze, ubiegłoroczny wynik Unii Leszno w momencie, gdzie większość zawodników jechała poniżej możliwości i zanotowała regres formy, nie oznacza, że sezon 2022 też będzie taki wykonanie jak sezon 2021. Mam tu na myśli chociażby taki zawód Piotra Pawlickiego przede wszystkim. Także zobaczymy jak to się potoczy. Właśnie trochę uprzedził mnie pan, bo chciałem się zapytać, czy według pana tym kluczowym zawodnikiem Unii Leszno będzie właśnie Dawid Bellego, czy bym tutaj upatrywał kogoś w postaci bardziej może Piotra Pawlickiego, który miał zdecydowanie słabszy ten sezon? No tak, no Piotr Pawlicki, jak dobrze wiecie, w rankingu średniej indywidualnej spadł z 11 miejsca na 29. Tak? To straszny regres jest. To jest straszny regres i doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że taki sezon powinien być traktowany w jego przypadku z jego potencjałem, jego możliwościami jako jakiś w ogóle gigantyczny wypadek przy pracy. No, nie wiem. I zarówno Piotr Pawlicki, regres formy, Jamon Litsi, moim zdaniem sezon też poniżej oczekiwań i poniżej jego możliwości. Wiadomo, był Doyle, Emil Sajfudinow. To były takie dwie armaty. Dzisiaj jednego już z nich nie ma. Dawid Belego, debiutant w Ekstralidze. Na pewno mu nie będzie łatwo, ale też pamiętajmy, że to jest zawodnik, który jest świetnie przygotowany sprzętowo, bo dysponuje jednostkami napędowymi od Ryszarda Kowalskiego. Być może nie jest demonem startów, ale myślę, że tutaj Piotr Baron i Roman Jankowski będą w stanie mu bardzo mocno pomóc w tym zakresie i pamiętajmy też, że Belego jest zawodnikiem, który świetnie potrafi walczyć na dystansie, a to Leszno, z tego co pamiętam, tu w ubiegłym sezonie był jednym z najbardziej atrakcyjnych torów do ścigania, więc ja uważam, że wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu. Nie zapominajmy też o juniorach Unii Leszno, bo myślę, że Damian Ratajczak to jest zawodnik z takim potencjałem, że on z każdym sezonem będzie jechał lepiej. I nie jest wcale powiedziane, że to on nie będzie dorzucał tych ważnych punktów do dorobku całego zespołu. Także
ja myślę, że czeka nas bardzo interesujący sezon. To jak tak słuchałem, jak pan opisywał tutaj Dawida Bellego, to trochę jakbym słyszał wypowiedź o Pawle Miesiącu, o pierwszym jego sezonie w Ekstralidze w 19 roku, gdzie to też nie był demon oczywiście startu, a jak przywiózł pierwszym jego trójkę w Lublinie, to się wszyscy za głowy łapali, więc kto wie, czy z Dawidem tak nie będzie właśnie. No faktycznie, Paweł był takim ewenementem, troszeczkę można powiedzieć, no powiedzmy sobie uczciwie, niedoceniany zawodnik. I pojechał kapitalny sezon i wiele biegów z jego udziałem, biorąc pod uwagę jeszcze ten jego bardzo ofensywny styl jazdy, sprawiło, że tak naprawdę był niezwykle ważnym ogniwem lubelskiego motoru. Natomiast, tak jak mówię, ja myślę, że Bellego, jeśli chce zrobić krok naprzód, to musi się w tej Ekstralidze w końcu zameldować i tak wrócę trochę do swojego podwórka, bo ja to samo widzę w Berze. On z różnych względów nie dostał swojej szansy w Polonii Bydgoszcz. Przyszedł do nas. My oczywiście znaliśmy jego możliwości na poziomie drugiej ligi, bo wiedzieliśmy, jak fantastycznie jeździł dwa lata wcześniej. I to jest kolejny taki przypadek, bo to mi się wydaje, że to są chłopacy z bardzo wielkim potencjałem, z ogromną ambicją. Jednak w związku z tym, że we Francji żużel nie jest aż tak popularny, oni mają też swoje problemy, żeby się przebić natury, nie wiem, finansowej, organizacyjnej. No po prostu muszą na początku dużo więcej zainwestować niż chociażby zawodnicy w Polsce czy w Danii, którzy zaczynają swoją karierę. Ja jeszcze, zanim przejdziemy do tego niemieckiego żużla, który pewnie większość osób interesuje, chciałem się zapytać pana o największy pozytyw tego sezonu. Jakby pan miał określić, będąc ekspertem też Canal Plus, bo oczywiście nie interesuje się pan tylko drugą ligą, tylko też innymi ligami, taki największy plus tego sezonu, jakby miał pan tak ocenić, jaki zawodnik byłby tym numerem jeden? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie, bo myślę, że w tym sezonie mieliśmy paru takich zawodników, którzy bardzo pozytywnie nas zaskoczyli. No, nie ukrywam, że polecę trochę prywatą, bo pewnie gdybyśmy nie zakontraktowali Dimitriego Berge, to pewnie dzisiaj w pierwszej lidze Landshut by nie było. Ale tak szczerze, jakbym miał powiedzieć największy pozytyw tegorocznego sezonu, ciężko tak na szybko w tej chwili tak sobie to przeanalizować. Zaskoczyłem pytaniem, widzę. Znaczy inaczej, no nie będę odkrywał Ameryki i powiem szczerze, że ja na przykład byłem zaskoczony, że Artiom Aguta został mistrzem świata, pojechał kapitalny sezon. Obstawiałem, że trzeci tytuł zgarnie Bartek Zmarzlik i myślę, że biorąc pod uwagę prestiż rozgrywek, to myślę, że zdecydowanie Artiom Aguta, bo do tej pory wiadomo, że brakowało mu stabilizacji, potrafił pojechać świetne Grand Prix po to, żeby w następnym turnieju zająć 14 czy 15 miejsce, ale ten sezon miał na tyle dobry i na tyle był stabilny, że pozwoliło mu to ten tytuł zdobyć. Mam takie pytanie, bo już pan powiedział o swoim podwórku, więc skupmy się na pana drużynie aktualnej. Prowadzi pan klub niemiecki. Jak wiemy, jeżeli wygracie pierwszą ligę, no to do Ekstraligi nie awansujecie, bo są takie, a nie inne przepisy. Jak się w takim wypadku prowadzi tak drużynę i podchodzi do sezonu, kiedy gdzieś z tyłu głowy jest ta świadomość, że chcemy jechać o te najwyższe cele, ale nie możemy? No i jak zmotywować zawodników w takim przypadku właśnie? Znaczy ja myślę, że to nie będzie problem. Z takiej prostej przyczyny, że Landshut dzisiaj w Niemczech jest klubem numer jeden, jeśli chodzi o niemiecki żużel. To jest klub, który ma bardzo solidne podstawy finansowe, jest bardzo dobrze zorganizowany. Jest zarząd klubu, który działa bardzo, bardzo prężnie. I dla nas absolutnie nie będzie to tragedią, gdyby udało się wygrać pierwszą ligę i nie uzyskamy prawa awansu do Ekstraligi. Wiadomo, nam dzisiaj brakuje dwóch rzeczy, tak? Mhm. Pierwsza rzecz jest taka, musielibyśmy mieć spółkę prawa handlowego zarejestrowaną w Polsce. Druga rzecz, musimy rozgrywać mecze na terenie Polski. I teraz jest pytanie zasadnicze, jakbyśmy zadali pytanie kibicom w Landshut, czy chcą mieć Ekstraligę żużlową na jednym z polskich torów, czy chcą mieć pierwszą ligę
u siebie w Landshut, to odpowiedź będzie taka, że chcą mieć pierwszą ligę na torze w Landshut. I to jest naszym celem. My chcemy w tej pierwszej lidze być. My chcemy dawać lokalnej społeczności rozrywkę. Chcemy też zawodników niemieckich wprowadzać na coraz wyższy poziom. Stąd takie, a nie inne decyzje kadrowe w naszym zespole. I to się toczy w Landshut według pewnej filozofii i nikt nie będzie robił tragedii z tego tytułu, że jeśli wygralibyśmy pierwszą ligę, to świat się w Landshut zawali. Absolutnie nie. Pojedziemy kolejny sezon w pierwszej lidze i też będzie fajnie. Odnośnie samego Landshut Devils. Po pierwsze, na sam początku, jeszcze przed sezonem, dyskusja o tym, czy niemieckie kluby powinny startować w drugiej lidze, czy też nie, to jedna sprawa, ale czym w ogóle ten niemiecki żużel różni się od tego polskiego? Jakby mógł tak pan stwierdzić takie największe różnice pomiędzy tym, co się dzieje w Niemczech, a tym, co się dzieje w Polsce? Tutaj nawet nie mówię o... Głównie chodzi mi o samo działanie klubu i samo podejście kibiców do żużla. Znaczy, to może to, co teraz powiem, to może będzie trochę buńczuczne, bo ja uważam, że Landshut jest klubem, który jest lepiej zorganizowany niż wiele klubów, z którymi mamy do czynienia w Polsce. Tam jest jedna zasada. W Landshut musi się Excel palić na zielono, w innym przypadku my czegoś po prostu nie zrobimy. I tyle. Pieniądze są rzeczą, które jak gdyby determinują nasze działania. I przede wszystkim kolejna rzecz, czyli słynne niemieckie powiedzenie Ordnung muss sein, i tam każdy wie, co ma robić. I nie ma czegoś takiego, że ktoś nie chce czegoś zrobić albo nie umie czegoś zrobić. Tam role w klubie są tak podzielone, że ja jak coś potrzebuję, to nie dzwonię do prezesa, tylko wiem, do jakiej innej osoby mogę w danej sprawie zadzwonić i ten temat będzie po prostu załatwiony. My tam pracujemy tak naprawdę... Jest prezes Gerald Simbeck, wiceprezes Kerstin Rudolf, jest drugi menadżer Klaus Zwerschina, który prowadził Landshut w Bundeslidze. Do tego jest Herbert Rudolf, były zawodnik, który jest naszym trenerem i opiekuje się zawodnikami młodzieżowymi i prowadzi treningi z młodzieżowcami. Także mamy toromistrza, mamy księgowego, no i przede wszystkim mamy fantastycznego mecenasa naszego klubu, czyli firmę TransMF i Bernharda Mugenthalera, który jest właścicielem tej firmy. Także te klocki są bardzo fajnie poukładane i nie ma czegoś takiego, że organizacyjnie nam coś nie wyjdzie, bo ktoś czegoś nie wiedział. Ktoś czegoś nie zrobił. Tak, to są rzeczy po prostu niemożliwe w Landshut. Także klub stoi naprawdę na bardzo wysokim poziomie organizacyjnym. Zresztą pamiętacie, że kiedyś w Landshut organizowane było Grand Prix, później był Challenge, były zawody organizowane przez firmę OneSport. Także oni naprawdę się cieszą z tego, że są obecni w polskim żużlu. I tak naprawdę dla nich to jest jedyna droga i taka trampolina do dalszego rozwoju. I sami przyznali to po sezonie, że tak jak się napracowali w tym roku przy organizacji tylko i wyłącznie meczów ligowych, to takiego sezonu jeszcze w Landshut nie było, bo no nie czarujmy się, na zawody Bundesligi, nawet porównując ją do zawodów drugoligowych, no to jest troszeczkę wyższy poziom organizacyjny i zresztą my nie mieliśmy kłopotów organizacyjnych w trakcie sezonu. Oczywiście gdzieś tam zdarzyły się jedno, drugie upomnienie od Polskiego Związku Motorowego. To są rzeczy naturalne, każdy klub się z tym boryka i po prostu trzeba sobie z tymi rzeczami radzić. To ja bym chciał tak wrócić na początek. Jak to się stało, że po wielu latach nieobecność w Parku Maszyn i obecność w telewizji Sławomir Krojem trafił do Landshut? To jest też fajne pytanie, bo też nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Najważniejsza rzecz jest taka, że ja się po prostu z ekipą z Landshut znałem przez to, że kiedyś współpracowałem dosyć mocno z firmą OneSport i zrobiliśmy tam parę turniejów Speedway Best Pairs. I w momencie, kiedy temat Landshut w polskiej lidze zaczął się rodzić medialnie,
to zadzwonił właśnie prezes Gerald Simbeck i mówi, że będą potrzebowali pomocy w paru kwestiach organizacyjnych, żeby po prostu przejechać tą polską ligę bez zgrzytów. Ja go zapytałem wprost, czy szuka menadżera, bo być może szukali osoby, która im w tym pomoże. On powiedział, no właśnie szukam menadżera i właśnie dzwonię po to, żeby ci to zaproponować. I później mieliśmy jeszcze jedną rozmowę już ze wszystkimi osobami w Landshut i stwierdziłem, że jak mam wracać po takiej przerwie, to dlaczego nie zacząć od takiej właśnie przygody, gdzie wiedziałem, że nie będzie presji na wynik, bo sam nie wiedziałem, jak po takiej przerwie zachowam się w parku maszyn i pomimo tego, że starałem się gdzieś być zawsze blisko żużla, to jednak nie jest to samo, bo nie jesteś w takim rygorze, że tak powiem, meczowo-treningowym. Wiele rzeczy musiałem sobie też sam przypomnieć. Nie ukrywam też, że wiele tematów sprzętowych konsultowałem chociażby z zawodnikami Unii Leszno podczas ich treningów w Lesznie, także no po takiej długiej przerwie nie chciałbym się rzucać od razu na głęboką wodę i stwierdziłem, że to Landshut będzie pewnie całkiem fajną przygodą. No i tak się stało, że wylądowałem właśnie w Bawarii. Przygoda piękna, efekty też piękne. Czy były jakieś potem propozycje z polskiego podwórka po tym sezonie? Ktoś dzwonił? Panie Sławku, może jednak do nas pan wróci tutaj? U nas lepiej w Polsce, tak? Słuchajcie, były dwie propozycje z pierwszej ligi. Myślę, że bardzo, bardzo, bardzo konkretne. Natomiast my po meczu finałowym w Opolu bardzo szybko dogadaliśmy się w Landshut, także grzecznie podziękowałem za propozycję, pomimo tego, że te dwa kluby są zdecydowanie bliżej Leszna i na pewno ta logistyka byłaby łatwiejsza, ale stwierdziłem, że zostanę w Landshut, bo ja się bardzo dobrze tam czuję i jak rozmawialiśmy już o różnicach, no to wierzcie mi, że w niektórych polskich klubach po trzech porażkach w pierwszych trzech meczach pewnie by leciały głowy, a my po prostu usiedliśmy w klubie i zaczęliśmy analizować, co możemy zrobić lepiej, żeby ten trend odwrócić. No i na końcu tak odwróciliśmy, że wygraliśmy tę ligę. Ja ogólnie pamiętam, jak Motor awansował do Ekstraligi w 2019. Wtedy pojawiły się plotki, ogólnie doniesienia medialne, że jedną z propozycji objęcia Motoru wówczas jako menadżera drużyny będzie Sławomir Kryją. Czy może pan zaprzeczyć albo potwierdzić takie informacje, że gdzieś ta rozmowa z działaczami Motoru, z Kubą Kępą była, czy takiej rozmowy w ogóle nie było? Znamy się z Kubą Kępą bardzo dobrze i znaliśmy się jeszcze zanim został głównodowodzącym w Lublinie i powiedzmy sobie teraz szczerze, że to powinna być wystarczająca odpowiedź na to pytanie. Czyli pomidor. Taki pomidor, ale mniej więcej wiadomo, nie, o co chodzi. Słuchajcie, pomidor może nie, ale... Ale wiem, ja o co chodzi, tak? Ja nie, powiem tak. Z Ekstraligą ja mam o tyle problem, że jakby nie patrzeć, ja w Lesznie jestem dyrektorem Mosiru i wolałbym uniknąć niepotrzebnej dyskusji przynajmniej w Lesznie, że tutaj jestem dyrektorem Mosiru, jednocześnie jestem menadżerem innej ekstraligowej drużyny, a tak naprawdę za każdym razem, kiedy chcę, wchodzę do tego parku maszyn i na przykład Piotr Baran mógłby powiedzieć, wiesz co, no ja wszystko rozumiem, że ty tu pracujesz, ale nie podglądaj, tak? Mhm. I to mogłoby rodzić pewne konflikty, więc myślę, że do czasu, jak pracuję po prostu w Mosirze, no w Ekstralidze się raczej nie zobaczymy. To ja zapytam inaczej. Jakby pan dostał, załóżmy, telefon jutro od właścicieli Unii Leszno, panie Sławku, czy zostaniesz u nas menadżerem? Co wtedy Sławomir Kryją odpowie? Ja powiem tak. Myślę, że Piotr Baron radzi sobie na tyle świetnie i zrobił tyle dobrego w tym klubie, że myślę, że takiego telefonu po prostu nie będzie. Natomiast no z racji tego, że Stadion Smoczyka jest zarządzany przez Mosir, no to praktycznie nie ma dnia, żebyśmy nie mieli kontaktu z Unią Leszną z tego względu, że też pracujemy w tym samym budynku, bo
Unia korzysta też z pomieszczeń w budynku należącym do Mosiru, także siłą rzeczy jesteśmy na siebie skazani. Także kontakt jest i to całkiem dobry, więc no, jest takie powiedzenie, nigdy nie mów nigdy, ale myślę, że pozycja Piotra Barona w Unii też no, jest niezagrożona. A jakby pan dostał telefon z innego klubu z Ekstraligi, nieważne jakiego, i by powiedzieli, panie Sławku, tu jest taka umowa, że pana będzie stać, żeby pan odszedł z Mosiru, ale ma pan kierować naszym klubem. Odszedłby pan wtedy? Myślę, że nie. Myślę, że nie. I ja się bardzo dobrze czuję w Mosirze, także jestem w domu na miejscu. Ja już byłem, pracowałem poza Lesznem. Wiem mniej więcej, jak to wygląda i dzisiaj naprawdę to nie jest też taki czas, żeby gdzieś znowu siedzieć na walizkach i myślę, że bym grzecznie odmówił. To ja bym wrócił teraz jeszcze na chwilę do Landshut. Mianowicie do takiej może wypowiedzi pana temat. Dlaczego w Landshut, że tak powiem, wyszło, a w innych klubach, patrz głównie Widstok, jednak ten żużel no, nie jest tak dobrze zarządzany i organizowany? Ja myślę, że to jest po prostu kwestia podejścia do swoich obowiązków i też do określonego działania. No ja powiem szczerze, że nie chcę oceniać Wittstocka negatywnie, no ale ten sezon w ich wykonaniu no to generalnie był no mega słaby, tak? I nie wiem, dlaczego tak jest. Być może ta filozofia prowadzenia zespołu przez Franka Mauera jest zupełnie inna niż to, co chce robić Landshut, bo tam, tak jak mówiłem na początku, tam jest filozofia bardzo prosta. My chcemy robić rozrywkę dla kibiców Landshut i nie tylko, bo doskonale wiecie, że w Bawarii jest jeszcze kilka innych ośrodków żużlowych i biorąc pod uwagę, że tak naprawdę niemiecki żużel przez pandemię zgasł, bo w 2020 roku, z tego co pamiętam, tam się chyba odbyły jedne zawody, albo może dwa. Jakoś tak, no generalnie strasznie słabo to wyglądało. I ci ludzie z tych ościennych ośrodków w okolicach Lansku też przyjeżdżają do nas na mecze, bo chcą obejrzeć sobie po prostu żużel i to jest dla nich najważniejsze. Druga rzecz to jest kwestia szkolenia i kwestia podnoszenia umiejętności niemieckich zawodników. I Lansku podjęło taką decyzję, bo dla nich to jest pewnego rodzaju misja, bo jeśli im się to po prostu udało, to być może będzie to takie koło zamachowe dla pozostałych klubów, które no być może, nie mówię tutaj akurat o startach w polskiej lidze, ale być może te rozgrywki ligowe w Niemczech zaczną lepiej funkcjonować i nie ograniczą się tylko do jednego czwórmeczu finałowego, tak jak to miało miejsce w ubiegłym roku. Także no cóż, my chcemy ten żużel popularyzować i myślę, że całkiem nieźle to w Landshut wychodzi. Zadałem to pytanie, ponieważ no, dość sporo kontrowersji było z Wittstock w tym sezonie. No i chcąc, nie chcąc, trochę rykosztem i wasz klub dostał w polskich mediach, że w ogóle niemieckich klubów nie powinno być w Polsce i tak dalej. I też w sumie stąd to moje pytanie, bo no siłą rzeczy gdzieś tym rykoszetem trochę oberwaliście, że tak powiem. Nawet Lokomotiv Daugavpils też dostał rykoszetem. Słuchajcie, no, moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, ale doskonale przykład Daugavpils jest najlepszym przykładem i ja nie ukrywam, że to też była jakaś inspiracja dla zarządu klubu w Landshut, żeby stać się takim drugim Daugavpils. No bo co można, jeśli ja wam powiem szczerze, Landshut to jest klub, który ma ponad 100 sponsorów. I co tym ludziom, którzy chcą pomagać, chcą inwestować swoje pieniądze w ten klub, co można im zaoferować? Jeden czwórmecz Bundesligi w roku, no to jest trochę mało, trochę słabo. A w tym roku Landshut dostało mecze u siebie, dostali playoffy, były transmisje telewizyjne, dodatkowo telewizja Niederbayern pokazywała wszystkie nasze mecze, które były pokazywane przez Motowizję, bo nabyli od nich sublicencję.
jak ja bym wam powiedział, że w telewizji niemieckiej średnia oglądalność naszych meczów to było około 100 tysięcy ludzi oglądało nasze mecze w Niemczech. No to już są liczby, które naprawdę mogą dotrzeć do niejednego sponsora i my dzięki chociażby transmisjom w Motowizji pozyskaliśmy około, z tego co mi ostatnio prezes mówił, około 20 nowych sponsorów. No, to się naprawdę fajnie tam buduje, natomiast co do zasadności startu zagranicznych zespołów, to powiedzmy sobie szczerze, jakbyśmy dzisiaj z tej ligi zabrali Wittstock, z ubiegłorocznej ligi zabrali Dauga Pils, Landshut i Wittstock, no to jakby ta liga wyglądała? Przecież nie by skończyli jeździć w połowie czerwca, bo by odjechali cały sezon, tak? Byłby zostało, ile by było zespołów? Cztery, tak? Cztery zespoły, tak. No właśnie. Przecież można play-offy było jechać od razu. Albo czwórmecz. Od razu można by było jechać play-offy, tak naprawdę. No dokładnie, tak by to wyglądało. Niektórzy narzekali na odległość do Landshut, no z moim zdaniem trochę niesłusznie, bo nikomu przez kilkanaście lat nie przeszkadzało jeździć do Dauga Pils, gdzie tak naprawdę za Warszawą kończą się dobre drogi i trzeba poświęcić 12-13 godzin, żeby tam dojechać. Ja z Leszna do Landshut jeżdżę 5,5 godziny, 6. Mam 700 kilometrów i ta droga jest naprawdę, naprawdę przyjemna. Jak ktoś chce polecieć samolotem, no to wysiada w Monachium na lotnisku i ma 40 kilometrów na tor w Landshut, także żaden problem. Ja jeszcze wrócę do tego, co pan powiedział wcześniej, że Landshut chce promować żużel w Niemczech. Czy wy siedzicie czasem z prezesem klubu i zastanawiacie się, w jaki sposób ten niemiecki żużel można rozpromować dalej, poza te miasta, które brały udział w Bundeslidze? Czy to jest na zasadzie, że póki co skupiamy się tylko na Landshut, a później zobaczymy, co będzie dalej? Znaczy, my się skupiamy przede wszystkim na Landshut, bo taka jest nasza rola. Natomiast też nie ukrywam, że prezes prowadzi przede wszystkim rozmowy raz, że z innymi klubami, a dwa też z niemiecką federacją, DMSB. I problem jest w Niemczech taki, że część klubów chciałoby iść drogą Landshut, natomiast część klubów jest przeciwna takim rozwiązaniom i uważają, że jak zrobią jedną czy dwie imprezy w roku, no to ich kibice będą szczęśliwi, ale no nie tędy droga. No żużel w Niemczech czy wyglądał zupełnie inaczej. Mieli wiele zespołów, mieli bardzo fajną ligę, mieli wielu ciekawych zawodników w przeszłości i na pewno muszą zrobić wszystko, żeby do tego wrócić, bo no, słuchajcie, no to jest kraj, który ma 80 milionów ludzi i oczywiście wiadomo, że nigdy żużel nie będzie w Niemczech drugą piłką nożną, czy chociażby piłką ręczną, bo też jak doskonale wiecie, strasznie w Niemczech żużel jest podzielony na regiony, tak? Jest dużo żużla w Bawarii, dużo żużla mamy, że tak powiem, tutaj na wschodzie blisko polskiej granicy, czyli w starym DDR-ze. Natomiast no, zachód Niemiec, to już tam można tory policzyć na palcach jednej ręki. Natomiast w okolicach samego Landshut mamy Olching, Abensberg, Pfaffenhofen. Wiele jest rzeczy i przede wszystkim też jest tak, że no, nie czarujmy się, Niemcy są dużo lepiej gospodarczo rozwiniętym krajem od nas, a też nie jest łatwo pozyskiwać te pieniądze na żużel. I jeśli Landshut dało taki sygnał, to być może ktoś jeszcze podłapie i za jakiś czas z tego się zbuduje jakaś fajna liga 6-8 zespołowa, tak żeby z tego zbudować jakiś produkt. Tak? I myślę, że to jest po prostu ważne, żeby ktoś to zaczął i zaczęło to Landshut. Czy według pana ogólnie te problemy wynikają z tego, że pozostałe landy są biedniejsze niż Bawaria? Czy po prostu chodzi o to, że to jest bliżej Polski, bliżej tego kraju, gdzie ten żużel jest no, najbardziej popularny na całym świecie? Znaczy, powiem szczerze, aż tak dokładnie wyników tych rozmów nie znam i nie wiem, które kluby by chciały dalej pozostać, że tak powiem, i nic nie zmieniać, a które chciałyby iść do przodu. No, doskonale wiecie, że tutaj chociażby we wschodnich Niemczech takie tory jak Gistrow, Tetterau, no przecież to są areny Grand Prix
czy turnieju indywidualny Mistrzostwo Świata Juniorów, czy Mistrzostw Europy i tutaj naprawdę jest bardzo duży potencjał. Zresztą tutaj w tych okolicach mieszka połowa naszego zespołu, więc niektórzy zawodnicy mają dalej do Lansku niż ja z Leszna, więc zawsze się śmieję też, jak wracam do domu i wjeżdżam do Leszna i piszę na WhatsAppie do chłopaków, jak tam droga, to oni zawsze już zazdroszczą trochę, że ja już jestem w Lesznie, za chwilę będę w łóżku, oni jeszcze tam mają z 200 do przejechania, także no Niemcy to duży kraj i no tak jak mówię, no Landshut postanowiło to wszystko skupić u siebie i podbić naszą ligę. Na razie im się to udało, zobaczymy jak będzie w tym roku. Teraz trochę posmażymy lubelski motor, bo sam pan powiedział, że z Jakubem Kępą znacie się nie od dziś. A w naszej drużynie kilku byczków jeździ. No między innymi Jarek Hampel, między innymi Dominik Kubera. A powiem więcej, jeździ jeszcze jeden ubiegłoroczny diabełek. Znaczy będzie w przyszłym roku jeździł. Mariusz Hiller. Tak jest. I tak, i do pana pytanie, bo jak wiadomo w jakich okolicznościach Jarek Hampel przechodził do motoru i Dominik Kubera, jakoś te przejścia były takie, no w oparach trochę skandalu. Czy grzał się u pana telefon, że był pan takim trochę mediatorem, pomocnikiem Kuby Kępy? No bo pan na miejscu, prawda, znacie się, no to zawsze pomóc można. Słuchajcie, nie, absolutnie, absolutnie nie. I tutaj Kuba działał na własną rękę. Ja jak się dowiedziałem o transferze Dominika Kubery do Lublina, to powiem szczerze, że trochę nie wierzyłem w tą historię. Aż dowiedziałem się od samego Dominika. Natomiast z Jarkiem Hampelem to też była trochę inna historia, bo prywatnie jesteśmy sąsiadami, mieszkamy 50 metrów od siebie i to powiem szczerze, ja nie spodziewałem się takiego ruchu ze strony Unii Leszno i też nie ukrywam, że ja się o tym dowiedziałem, taka była fajna historia, bo Jarek wracał z treningu rowerowego i akurat kosiłem trawę i żeśmy się tak oparli o płot u mnie w domu i tak przegadaliśmy półtorej godziny w takiej pozycji. Także no, ja byłem lekko zszokowany, że Jarkowi podziękowano za współpracę w Lesznie, ale Lublin wtedy wydawał się takim naturalnym kierunkiem i też śmieszna historia, bo pojechałem następnego dnia do pracy i patrzę sobie, biorąc pod uwagę, że mamy siedzibę w tych samych miejscach, no ładnie. To Jarek wczoraj powiedział, że nie ma tu dla niego miejsca, a tu jakiś samochód ładny stoi na rejestracjach LU. Także już się zorientowałem, że chyba tutaj będzie kierunek lubelski za chwilę, po czym do jednego pana wysłałem SMS-a, też wspomnianego dzisiaj w audycji. Chwilę później się zjawił w Musi, że na porannej kawie, także szybko poszło. Tak to wyglądało, tak. Dominik Kubera też jest w motorze. Jak pan teraz ocenia szansę motoru w tym sezonie? Bo motor nie poczynił spektakularnych ruchów transferowych, raczej kosmetyczna, no może bardziej niż kosmetyczna zmiana, bo zamiast Krzysia pojawił się Max Drabik, też niepewność, bądź zobaczymy jak sobie da radę po tej przerwie. Jak pan na to patrzy swoim fachowym okiem? Powiem tak, nie znam Maksyma Drabika tak dobrze, ponieważ nigdy razem nie pracowaliśmy. Więc ciężko mi powiedzieć, jak on wróci, natomiast na pewno jest to zawodnik z wielkim potencjałem i z dużymi umiejętnościami, żeby być bardzo dobrym żużlowcem. Zresztą to wielokrotnie udowadniał na torze. Ale też miałem taki przypadek, kiedy po przerwie, po dyskwalifikacji wracał Darcy Ward. I sami doskonale pamiętacie, jak sezon po powrocie Darcy'ego Warda wyglądał. No, można było powiedzieć, że był tak głodny żużla, że jakby mógł, to by 4 mecze jechał w ciągu jednego dnia. I myślę, że w przypadku Maksyma może być bardzo, bardzo, bardzo podobnie. Natomiast co do budowy składu, to myślę, że Kuba Kępa już przyzwyczaił wszystkich w Lublinie, że tutaj nie ma generalnie, że tam trzech facetów żegnamy i bierzemy trzech nowych i bardziej to idzie w stronę ewolucji niż rewolucji.
Kuba tak działa. No i ten sezon pokazał, zresztą poprzednie też, że cały czas jest progres tego wyniku sportowego. W tym roku był finał. Skończył się jak się skończył, ale pewnie mogło być trochę inaczej, gdyby Grigori Łaguta mógł uczestniczyć w meczu rewanżowym. Bo finały to zawsze jest loteria i do finału możesz się przygotować najlepiej jak potrafisz, ale jeśli coś pójdzie nie w tą stronę, to zaczynają się problemy, które później w czasie meczu lecą jak domino i biorąc pod uwagę ciężar gatunkowy takiego spotkania, to ciężko jest się okiełznać. Także co będzie w nowym sezonie? Myślę, że motor będzie się biło na najwyższe laury. Aczkolwiek na pewno nie będzie miał łatwo, bo myślę, że Wrocław będzie mocny. Zobaczymy, jak zafunkcjonuje po tej rewolucji Toruń, bo pozyskali dwóch bardzo dobrych zawodników. Tak jak mówię, każdy sezon pisze swój scenariusz i generuje swoich nowych bohaterów, więc zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio takim bohaterem na portalach branżowych jest Jarek Hampel i niektórzy twierdzą, że to będzie ostatni sezon Jarka w motorze, a są takie głosy, że ostatni sezon w ogóle w Ekstralidze Jarosława. Co tam u sąsiada właśnie? Właśnie, pan to, bo trochę nie chce mi się w te artykuły wierzyć, bo no, Jarek jednak na to, że trzyma psychę w tych najważniejszych momentach, kiedy trzeba naprawdę stanąć pod taśmą i mieć tą zimną głowę, taką chłodne spojrzenie i wtedy, kiedy trzeba, to odpala. No, ma też gorsze oczywiście biegi, mecze, gdzie gubi te punkty głupio, ale jednak to jest cały czas doświadczony rajder. Jak pan do tych artykułów by się odniósł? Czy to ostatni sezon, czy bujdy? Znaczy ja powiem tak. Nie wiem w ogóle, kto stoi za tymi artykułami, ale na pewno nikt z bliższego otoczenia Jarka, tak mi się wydaje. Myślę też, że nie. I wydaje mi się, że takie artykuły mogą tylko w Jarku wyzwolić, że tak powiem, dodatkowy ogień, bo znam go trochę, bo pracowaliśmy w Lesznie 4 całe sezony i kiedy przyszedł z Wrocławia do nas w 2007 roku. I to jest cały czas bardzo ambitny chłopak i troszeczkę czasu przede wszystkim, jeśli chodzi o sprzęt, uciekło mu przez jego kontuzję. I wydaje mi się, ja absolutnie go nie lekceważył. Wiadomo, że czasami czasu się nie oszuka. Jarek będzie miał w tym roku 40, bo Jarek jest 82 rocznik. Ale proszę mi wierzyć, że świat sportu poszedł tak do przodu, że Jarek naprawdę może jeszcze spokojnie 4-5 sezonów na wysokim poziomie przejechać i ja bym absolutnie tutaj nie ferował żadnych wyroków, bo to jest tak doświadczony zawodnik z takimi umiejętnościami, że nigdzie nie jest powiedziane, że on tego sezonu nie skończy w top 10, jeśli chodzi o indywidualne średnie, jeśli wszystko mu się poukłada sprzętowo. I to nie jest facet, który będzie siedział, że tak powiem, na czterech literach w domu i odcinał już kupony i będzie sobie myślał, no dobra, to odjadę sobie ten sezon w Lublinie, a w przyszłym roku gdzieś się załapię, może albo do Beniaminka, albo gdzieś zostanę gwiazdą w pierwszej lidze. Nie, to nie jest ten typ faceta. A chciałby pan mieć Jarka u siebie w składzie? Brandschut? Mhm. Oczywiście. Kto by Jarka nie chciał mieć? A miał pan takich zawodników, których miał pan na oku w okienku transferowym, ale wiedział, że no, było blisko, ale się nie udało? Znaczy powiem szczerze, że nie, bo my żeśmy po meczu w Opolu zostaliśmy całą drużyną we Wrocławiu, żeby zjeść tam wspólną kolację, natomiast rano usiedliśmy sobie z zarządem klubu i ustaliliśmy sobie, co robimy dalej. Mhm. I tak jak mówię, tutaj wygrała ta nasza filozofia z niemieckimi zawodnikami, ale też pojawił się na liście Mats Hansen i wiedzieliśmy, że musimy zrobić wszystko, bo taki był pomysł mój i Klausa Zwerschiny, żeby pozyskać Matsa, bo wiedzieliśmy, że na pewno będzie chciał zrobić krok do przodu i nie będzie chciał zostać w Opolu na kolejny sezon w drugiej lidze. I wybór padł na niego z prostej przyczyny, bo on może startować jako zawodnik U24 i jako rezerwowy pod ósemką jako U23. Mhm.
I to nam daje spore możliwości taktyczne. Natomiast gdzieś tam prasa pisała, że nie wiem, być może Żagar do nas trafi. No, tacy, można powiedzieć, topowi zawodnicy. Nie ukrywam też, że bardzo mocno rozmawialiśmy kolejny raz zresztą z Waszką Milikiem, bo raz, że Waszek ma bardzo blisko, teoretycznie żużlowo blisko, bo on nas od siebie z domu do Lansku tylko 350 km. Dwa, wiele lat jeździł w Bundeslidze w barwach Landshut i bardzo dobrze zna tor, więc ten tor nie byłby dla niego jakąś wielką tajemnicą, jednak no on już wcześniej miał pewne rzeczy ustalone z Krosnem i było go bardzo ciężko wyciągnąć. Myśleliśmy też o Janie Kwechu, ale on znowuż bardzo mocno uparł się na Krosno i też nie byliśmy w stanie już tutaj nic zrobić, więc no trochę tym Macem Hansenem, trochę tutaj innym klubom pokrzyżowaliśmy, co spowodowało ich plany transferowe, co spowodowało, że nie wszystko tak się ułożyło, jak wyglądało, że się ułoży w pewnym momencie. Więc ja jestem zadowolony z tego składu, który mamy i nie będę tutaj rozdzierał szaf, że chcemy jechać tym samym składem, bo tak tylko przypomnę, że jak zaczęliśmy sezon w ubiegłym roku, to wszyscy się dziwili, czemu tacy zawodnicy jak Berżeczyk, Hukenbeck nie żyją w pierwszej lidze, bo to jest ich miejsce. No to oni sobie z nami przejechali sezon w drugiej lidze, wygrali tą ligę, teraz są w tej pierwszej lidze i wszyscy mówią, że oni są za słabi. Tak? No, lecimy w drugą stronę. A ja myślę, że biorąc pod uwagę specyfikę naszego toru w Landshut, jest Berger, jest Hukenbeck, jest Smoliński, Mats Hansen, Norik Blodorn, który będzie na pewno się z każdym rokiem będzie się rozwijał, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawy skład i myślę, że nie jedna drużyna pierwszoligowa będzie miała w Landshut problem. Proszę pan temat Matsa Hansena. Chciałbym tutaj poruszyć temat samego zawodnika U24, tego przepisu o zawodniku U24 w składzie. Czy według pana to jest dobry przepis? I drugie pytanie odnośnie Ekstraligi U24. Czy to jest szansa na rozwój dla zawodników? Czy to jest tylko sztuczne podtrzymanie jeszcze przez 2 lata kariery u niektórych? Jak według pana to wygląda? Znaczy, ja myślę, że przepis U24 jest fajny, tylko że jest trochę niedoprecyzowany, bo dlaczego w drugiej lidze zawodnik U24 ma 3 obowiązkowe starty, a natomiast w pierwszej lidze i w ekstralidze może tak naprawdę robić za Kevlar, tak? Mhm. Bo obowiązkowych startów już nie ma, więc nie ukrywam też, że ten przepis U24 też sprawił to, że no w naszym przypadku my mieliśmy 2 takich zawodników, to był Michael Hertel i Nick Scoria. No Hertel bardzo dobrze jeździł na to, że w Landshut gorzej było z wyjazdami. Myślę, że długo bym sobie pluł w brodę, gdybyśmy tej ligi nie wygrali, bo Scoria trochę oberwał rykoszetem, pojechał tylko w 5 spotkaniach dla nas, ale chociażby w meczu półfinałowym w Rawiczu pojechał na 9 punktów plus bonus i jeszcze w jednym biegu był wykluczony za upadek, więc wydaje mi się, że tutaj też trochę go nie doceniłem, bo powinien tych spotkań wyjazdowych więcej pojechać, ale no, nagrodą dla niego był na pewno mecz finałowy w Opolu. Co prawda nie ułożył się po jego myśli, ale też na tyle dobrze pokazał się w Rawiczu, że teraz jest ich zawodnikiem. To wcześniej pan mówił też o promocji tego żużla w Niemczech. To ja zapytam inaczej. Czy widziałby pan zagranicznego juniora w Ekstralidze, chociażby właśnie na przykład by Niemca któregoś? I czy to, co pan sądzi o tym przepisie, gdyby on miał wejść w życie? Znaczy ja jestem przeciwnikiem generalnie zagranicznych juniorów na pozycjach 6-7, 14-15. Myślę, że mówiąc teraz oczywiście żartem, myślę, że gdyby taki przepis był, to już byśmy Blodorna nie mieli u siebie. Natomiast jest prosta rzecz. Jeśli tworzymy regulamin szkoleniowy, jeśli rozbudowujemy do granic możliwości rozgrywki odróżnowe Mistrzostwo Polski Juniorów, gdzie tych rund jest kilkanaście w sezonie, to musimy stworzyć jakąś politykę
startową dla tych zawodników. Jeśli dzisiaj zrobimy tak, że dopuścimy zagranicznych juniorów, to za chwilę się okaże, że te pieniądze wydane na te wszystkie treningi, na te wszystkie zawody młodzieżowe, one będą zwyczajnie wyrzucone w błoto, przepalone w piecu, bo słuchajcie, my to przerabialiśmy i kilkanaście lat temu ja rozumiem, że tacy zawodnicy jak Madsen, Waculik, Darcy Ward, Emil Saifuddinow, Tai Wufinden, oni wszyscy startowali jako juniorzy w Polsce i się rozwinęli. Natomiast trzeba też spojrzeć na to, że to były po prostu jednostki niezwykle utalentowane i w mojej ocenie prędzej czy później do tej polskiej ligi już jako seniorzy i tak by trafili. Natomiast dzisiaj kluby zostały zobligowane do szkolenia i przez Ekstraligę, i przez Polski Związek Motorowy. Fajnym pomysłem jest moim zdaniem Liga U24, która gdzieś będzie kolejnym poligonem doświadczalnym dla tych młodych chłopaków. Natomiast zobaczcie, o czym mówimy. Tak? Dzisiaj chyba jest limit, że w roku ekstraligowy klub musi wypuścić 4 licencjonowanych juniorów. Tak? Coś koło tego będzie, tak. Tak. I jeśli dzisiaj popatrzymy, że tych miejsc juniorskich w Ekstralidze mamy 16, tak. A co roku musimy wyszkolić tylu zawodników, no to ci ludzie muszą gdzieś jeździć, no bo nie jest sztuką nauczyć się żużla na treningu, tylko sztuką jest nauczyć się ścigać, a ścigać można się tylko i wyłącznie w zawodach, także jeśli nie ochronimy tego rynku pracy, że zobaczcie, co Szwedzi i Duńczycy oni robią dokładnie to samo. Jedni poprowadzali niskie KSM-y, obcokrajowiec jak chce przyjść do Ligi Szwedzkiej, to z bomby dostaje chyba 9,5. Druga rzecz, Duńczycy zrobili sobie kategorię tylko i wyłącznie dlatego, żeby chronić ten rynek przed napływem zawodników zagranicznych. To nie jest tylko decyzja tego, co się dzieje w Polsce. Natomiast jeśli dzisiaj mamy jakieś młode pokolenie, tak, Duńczyków. Jest Patrick Hansen, jest Mats Hansen, są bracia Knudsenowie, którzy podpisali w Lesznie, jest Bastian Petersen, nie wiem kto jeszcze. Naprawdę tych młodych Duńczyków jest sporo, no to oni mają gdzie w Polsce jeździć. Mogą jeździć w drugiej lidze, mogą jeździć w lidze U24, i niech tam się pokazują. Jeśli będą na tyle dobrzy, to na pewno trafią prędzej czy później do Ekstraligi. To już zmierzając trochę ku końcowi, wspomniał tutaj jeszcze pan teraz o tej lidze U24, to co mógł pan nam powiedzieć o Mariuszu Hillebrandzie, który w przyszłym sezonie będzie startował w barwach Motoru Lublin właśnie w tych rozgrywkach? Mariusz Hillebrand. Powiem tak. Świetny startowiec. Wydaje mi się, że chłopak jest tak obdarzony naturalnie refleksem. To był zdecydowanie zawodnik, który miał najszybszą reakcję u nas w Landshut. Natomiast on ma jeden problem, że bardzo późno zaczynał i trafił bo on zaczął jeździć na żużlu w wieku 18 lat i biorąc pod uwagę to, jakie ma gdzieś tam swoje zaplecze, takie można powiedzieć rodzinno-sponsorskie, mógłby w tym żużlu bardzo daleko zajść, bo dysponuje sprzętem z najwyższej półki. Natomiast co jest jego największą bolączką, to jest brak objeżdżenia. Sezon 2021 dla 21-letniego zawodnika to był jego pierwszy sezon, gdzie on pojechał ponad 20 imprez. Bo jego występy kończyły się w Niemczech czy tam we Włoszech sporadycznie, w sezonie jechał 4-5 może imprez w roku, natomiast ma na pewno talent do tego żużla. Też jest bardzo dobrym krosowcem, natomiast największą jego bolączką jest to, że brakuje mu doświadczenia. Bo jak ja sobie przypomnę nasze pierwsze treningi, to powiem szczerze, na początku roku, na początku sezonu w kwietniu, jak pojechałem pierwszy raz do Landshut, to stwierdziłem, że oprócz Bludorna nie ma żadnego innego juniora, natomiast on zrobił progres. Zresztą pamiętacie wyniki playoffów, że on potrafił też Bartka Kowalskiego czy Mateusza Świdlińskiego przywieźć za sobą. Natomiast tak jak mówię, brakuje mu doświadczenia i myślę, że ta Liga U24 może być dla niego dobrym wyborem. Też nie ukrywam, że niedawno też z nim rozmawiałem, bo z tego co wiem, będzie chciał mieszkać w Lublinie, bo szuka tam mieszkania.
Będzie też jeździł w lidze duńskiej i w lidze szwedzkiej, więc no, mam nadzieję, że ta jego kariera ruszy trochę z kopyta. Natomiast jeśli pójdziecie na mecz U24 w Lublinie, to wam gwarantuję, że jak pojedzie 5 razy, to 5 startów jest wygranych 100%. To trzymamy za słowo w takim wypadku. Będziemy liczyć. Tak, na koniec, panie Sławku, jakie jeszcze pan ma cele na ten nadchodzący sezon? I co możemy życzyć? Właśnie, tak, czego możemy panu życzyć? Nam? Przede wszystkim tego, żeby nam kontuzje nie rozbiły zespołu, to jest jedna rzecz. A myślę, że zresztą sobie poradzimy sami. Takie będzie nasze zadanie na nadchodzący sezon. Właśnie godzinkę przed programem też poszły pierwsze team orders, że oczekujemy gotowości na 17 marca w Landshut od chłopaków. Także rozpoczynamy jazdę. Mamy dwa ciężkie mecze na początek, bo mamy Polonię Bydgoszcz i Falubas Zielona Góra w pierwszej i trzeciej kolejce. Także ciężka praca przed nami. Zobaczymy. Jak nam się uda wygrać te dwa mecze, to będzie lżej, a jak nie, no to będziemy w tym miejscu, co w ubiegłym sezonie i będziemy myśleć, co robić dalej, żeby było dobrze. No to my życzymy wielu sportowych emocji. Jeszcze tyle tematów jest, żebyśmy jeszcze z pół godziny tak rozmawiali, ale i nas ramy czasowe trzymają niestety. Jak na zero kontuzji? No i mam nadzieję, że zobaczymy się u nas przy Z5, żeby tak na spokojnie wspólnie pokibicować. No, myślę, że będzie to możliwe w przyszłym roku. Na pewno raz albo dwa się pojawię. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem był menadżer Landshut Devils Sławomir Kryjom. Dziękujemy bardzo, panie Sławku, za rozmowę i życzymy jeszcze raz powodzenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dziękujemy, a my wracamy oczywiście za tydzień o 20:00. Miejmy nadzieję, że już z gościem w studiu, jeżeli wszystko się uda. Miejmy nadzieję.